I to jest problem, dlatego że na pewno nie wszyscy. Na pewno ograniczenie wiekowe, pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy pary będące w konkubinacie do dyskusji. Małżeństwa na pewno. Proszę panią, jak najbardziej powinno być, bo jeżeli kobieta się stara tyle lat o dziecko i proszę panią, to jak najbardziej powinno być i jeszcze refundowane powinno być. Ja tak uważam. No dużo osób jest przeciw. No ale jeżeli to ma pomóc, no to myślę, że tak. Nie, oczywiście nie w każdym przypadku, ale w niektórych na pewno tak. Nie, no mimo wszystko też, no to że lepiej, żeby to ewentualnie było, nie wiem, z innej matki, tak, aniżeli jednak tam gdzieś w laboratorium to powstało, także mimo wszystko nie. No raczej taka pełna refundacja, to znaczy nie mam pojęcia w ogóle, ile to kosztuje wszystko, ale za jeden taki zabieg, tak? No to wydaje mi się, że taka pełna refundacja, no to no nie wiem, czy to by było dobre, ale mimo wszystko w jakimś stopniu państwo mogłoby dopłacać do tego. No wydaje mi się, że osoby, które nie mają, znaczy wszystkie możliwe metody, tak, wykorzystały, jest to jedyna szansa, żeby móc mieć potomstwo. Wszystkie kobiety, które mają problem z zajściem w ciążę. No, ten, kto chce mieć dziecko w sposób naturalny, to nikogo nie pyta, tak? Czy może zajść, nie pyta, czy powinien, czy nie, czy jest dopuszczony, czy nie. To chodzi o zdrowie, o jego przekonanie, o to, czy on będzie w stanie wychować to dziecko i będzie kompetentnym, dobrym rodzicem. To jest najważniejsze. Są takie choroby u kobiet, gdzie kobieta nie może zajść w ciążę w sposób naturalny, także nie do końca tak ze swojej winy, prawda? Bo choroby, wiadomo, dotykają różnych ludzi. No i tutaj w tym przypadku, jakby to powiedzieć, no nie chcę mówić już o konkretnych chorobach typu PCO czy coś takiego, ale no, in vitro daje większą szansę.